Żłobek był na pewno potrzebny ze względu na to, że najbliższe takie placówki są w Kielcach. Czekaliśmy na to już bardzo długo, prawda, i w końcu się doczekaliśmy. Cieszymy się, że mogę osobiście wrócić do pracy. Pracuję w służbie zdrowia, więc tym bardziej tam moje ręce są potrzebne i moja osoba. Samorządowy żłobek w gminie Miedziana Góra to marzenie wielu pokoleń naszej wspólnoty. To właśnie dzięki tej inwestycji nasi mieszkańcy, ale i ci, którzy w najbliższych latach nimi się staną, będą mogli pogodzić życie zawodowe z życiem osobistym, co dotychczas było trudne do zrealizowania. Budowa pięknego i nowoczesnego obiektu, w którym się znajdujemy, nie byłaby możliwa, gdyby nie bezpośrednie zaangażowanie środków finansowych gminy Miedziana Góra oraz środków rządu i Unii Europejskiej. To właśnie między innymi dzięki tym środkom zapewniliśmy bezpłatną opiekę, co też oznacza, iż rodzice przez okres niespełna półtora roku zostaną zwolnieni ze wszelkich opłat. W naszym żłobku znajdują się trzy duże i przestronne sale, w ramach których możemy zapewnić opiekę 50 dzieciom z terenu gminy Miedziana Góra. Są to duże sale przestrzenne, wyposażone w odpowiednie elementy, tak jak nowoczesne meble, zabawki, pomoce naukowo-dydaktyczne, czy też sprzęt multimedialny, który wspomoże naukę i wychowanie maluszków. W zasobach żłobkowych, oprócz nowocześnie wyposażonych przestrzeni, znajduje się również wielofunkcyjna sala, w której dzieci będą miały do dyspozycji basen z kulkami, kabinę sensoryczną, czy też ścieżki balansu. O bezpieczeństwo i dobre samopoczucie żłobkowiczów, najmniejszych mieszkańców naszej gminy, zatroszczy się odpowiednia i wykwalifikowana kadra. Jest to 8 opiekunek, jedna pielęgniarka, logopeda i psycholog. Oprócz codziennych zajęć edukacyjno-wychowawczych, w ofercie placówki znajdą się również spotkania ze specjalistami. Będzie to dla przykładu fizjoterapeuta. Myślę, że największym zainteresowaniem ze strony najmniejszych pociech spotka się dogoterapia. Będą to zajęcia pod czujnym okiem opiekunów. Decydując się na budowę żłobka, postawiliśmy na własną kuchnię, która daje nam gwarancję odpowiedniej jakości przygotowywanych posiłków. Dlatego też o jakość tych posiłków zatroszczy się kuchnia mleczna zlokalizowana w obiekcie oraz kuchnia w pobliskim zespole szkół w Kostomotach II. Również przewidzieliśmy pokój dla mam dzieci karmionych piersią, w których znajduje się odpowiedni fotel oraz lodówka do przechowywania pokarmu. Od kilku lat gmina Miedziana Góra rozrasta się, dlatego też starając się jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby naszej wspólnoty, już za kilka dni podpiszemy kolejną umowę, w ramach której kolejne dwie sale zostaną wykończone i wyposażone, co też pozwoli nam jeszcze w tym roku na przyjęcie aż 80 dzieci z terenu naszej gminy. To duże wyzwanie, tak samo jak budowa tego obiektu, który powstał na przestrzeni kilku miesięcy, ale jestem głęboko przekonany, iż uda nam się je zrealizować i za kilka dni, tak jak dzisiaj, spotkamy się w równie radosnej atmosferze.